Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów Twoich, Panie? Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia i rozmyślał o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem. Według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie, okrążają mnie teraz ich kroki, śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię. Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadzce. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal. Swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika. A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem. Synowie ich jedzą do syta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Zachowywali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła. Pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.